Giżycku na łyżwach można jeździć przez cały rok. Z funduszy europejskich wybudowano tutaj Mazurskie Centrum Sportów Lodowych, jedyny tego typu obiekt w północno-wschodniej Polsce. Lokalna drużyna hokeja zyskała doskonałe warunki do treningu i marzy o sukcesach sportowych. W hali znajduje się sztuczne lodowisko z płytą o wymiarach 60 na 30 metrów, stałą widownią na 280 miejsc oraz boksami dla zawodników. W centrum trenuje też sekcja jazdy szybkiej na lodzie, nawiązująca do bogatych tradycji Giżycka w tej dyscyplinie. Uczniowie z klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej uczą się jazdy na łyżwach w ramach lekcji wychowania fizycznego. Płyta lodowiska przystosowana jest do całorocznej eksploatacji. Nad jej dobrym stanem czuwa ekipa techniczna dysponująca profesjonalną maszyną do pielęgnacji lodu.